Spróbuj. Powiedziałam, że dzisiaj zrobię coś, co Was kompletnie zaskoczy. Znajdujemy się już w zupełnie innym miejscu. Nie będzie casting couch i jakiejkolwiek innej kanapy, po prostu nie będzie. Będziemy sobie w kuchni i będziemy piec murzynka. 3, 2, 1. No to pieczemy. Here we go! Dlaczego będziemy piec murzynka? Będziemy piec murzynka dlatego, za często używam tego słowa, a to jest teraz bardzo niebezpieczne, bo okazuje się, że słowo murzynek jest nacechowane pejoratywnie i jest słowem archaicznym, tak stwierdziła Rada Języka Polskiego, wobec czego używanie tego słowa no generalnie może spotkać się z różnymi reakcjami na YouTube i mogę nawet być zablokowana. Niestety taka jest polityka, ale mam nadzieję, że to się nie stanie, więc będziemy sobie piekli dzisiaj tego murzynka. Jakkolwiek to brzmi, to jest ciasto czekoladowe, bezglutenowe. Dlaczego? Obiecałam Wam. Zawsze jak wstawiam zdjęcie jakiegoś ciasta na moje media społecznościowe, na Facebooka i na Twittera, prosicie mnie, żebym podzieliła się z Wami przepisem, ponieważ są to ciasta bezglutenowe. A są to ciasta bezglutenowe, dlatego że ja sama jestem na diecie bezglutenowej. Też obiecałam kiedyś, że wyjaśnię, o co z tym chodzi. Tak, od zawsze jestem na diecie bezglutenowej i to zmusiło mnie do tego, żeby zacząć kombinować w kuchni i przygotowywać potrawy bezglutenowe. I w zasadzie takie, które niczym nie różnią się w smaku od produktów z mąką tradycyjną, a nawet są zdrowsze. I nie są wege. Ja jestem łasuchem i nie wyobrażam sobie, żeby w mojej diecie bezglutenowej nie było słodyczy. I oczywiście sprawdzam zawsze etykiety, jak kupuję coś słodkiego, natomiast postanowiłam nauczyć się piec ciasta bezglutenowe, właśnie takie, które posmakują też w zasadzie całej rodzinie, bo wszyscy, którzy jedzą na przykład to ciasto, zachwycają się, szczególnie mój brat się zachwyca moim murzynkiem. I nie tylko brat, generalnie wszyscy się zachwycają moim murzynkiem, bo jest po prostu najlepszy na świecie i jest właśnie bezglutenowy. Obiecałam Wam, że pokażę Wam, jak to się robi, więc naprawdę dzisiaj upieczemy tego murzynka. Jesteśmy w mojej kuchni, jak widać, nie opływam w luksusy. Mam typowe mieszkanie urządzone na takie późne lata 90. Zawsze się trochę obraża, słuchajcie. Nie może być tak, że ja nie mogę... A tak teraz jest właśnie w mediach społecznościowych, słuchajcie, nie może być tak, że ja nie mogę powiedzieć piekę murzynka, bo okazuje się, że ja jakby obrażam murzynów i pewnie za chwilę ci, którzy chcą wprowadzić w ogóle zakaz używania słowa murzyn, myślą, że jak ja piekę murzynka, to ja wkładam jakieś murzyńskie dziecko do piekarnika i ono się tam piecze. Nie, to jest ciasto bardzo mocno czekoladowe od zawsze. Odkąd po prostu mam, nie wiem, pamiętam, to ciasto nazywało się murzynek. I tyle. Jest ciastem czekoladowym, polanym dużą ilością czekolady. Więc zabieramy się do pracy. Zanim w ogóle zabierzemy się za pieczenie ciasta, trzeba sobie przygotować jakieś podstawowe rzeczy, żeby potem nie babrać się. Jeszcze sobie posmarujemy. Dobra, bo potem się dziwię, że się biorą jakieś durne żarty o casting couch. W ogóle to jest fenomen, bo jak ja nagrałam tego vloga pierwszego, wstawiłam zdjęcie na Twittera i na Facebooka, jak sobie siedzę na kanapie, jest w kamera, jest zrobione zdjęcie, napisałam, że coś się będzie działo, 90, nie może nie 90, bardzo dużo procent komentarzy Waszych dotyczyło tak zwanej casting couch. I jeżeli już odpowiedziałam, że czegoś takiego nie będzie... O, widzę, co oglądasz. nie oglądam takich kategorii. Trzeba wysypać bułeczką tartą, bezglutenową, blaszkę. Trochę się zawsze wysypie, zawsze tak jest. Chujowe panie domu tak mają. Klimat agro musi być. Zastanawiałam się, na jaki temat nagrać tego vloga dzisiejszego. I taka rozkmina mi przyszła, kiedy sobie siedziałam u fryzjerki
Napisaliście w komentarzu, że czy Ewa Zajączkowska nie ma szczotki, dajcie jej szczotkę. Wobec tego dzisiaj jestem uczesana na panią Madzię Ogórek. Kolejne zapomnienia w głowie myśli mam, kiedy stanę, stanę. Pozdrawiam. Cała nasza rozmowa dzisiaj polegała praktycznie na tym, że opowiadałyśmy jakieś historie z życia, no jak to u fryzjerek, babeczki sobie rozmawiają, opowiadałyśmy sobie historię życia, jak to wszystko teraz funkcjonuje, jak państwo teraz funkcjonuje, jak funkcjonuje służba zdrowia, jak funkcjonują różne usługi, jak funkcjonują usługi prywatne, jak funkcjonują usługi publiczne, jak bardzo ludzie mają dosyć, w jakich nastrojach jest społeczeństwo, jak dużo jest depresji w społeczeństwie, jakie jest przygnębiające to wszystko, co się dzieje, że postanowiłam, że nie będziemy w ogóle dzisiaj rozmawiać o jakiejś polityce głębszej. Będziemy piec murzynka. Mamy sobie w garnuszku pół kostki masła. Wsypujemy do tego 3 łyżki kakao. Szklanka cukru i 4 łyżki wody. O, dobra. I to na gaz. No, to się musi teraz stopić. Oczywiście wbiłam w tą łyżkę, nie wiem po co, ale niech już tak zostanie. Stopi się, to będzie luźne. W międzyczasie oczywiście można sobie przygotować brytwankę, wysmarować tam tłuszczem i wysypać bułką tartą bezglutenową, takie są. I w ogóle wiecie, co jest fajne w diecie bezglutenowej? W diecie bezglutenowej teraz przynajmniej fajnie jest to, bo ja jestem na diecie bezglutenowej od zawsze. Odkąd byłam malutka, stwierdzono, że ja nie mogę tam jeść pszennych, żytnich, owsianych i tak dalej rzeczy, jęczmiennych. No i jestem sobie na tej diecie bezglutenowej. I pamiętam, jak ta dieta wyglądała, jak miałam na przykład 8 lat, gdzie w Radomiu był jeden sklep ze zdrową żywnością. Tych chlebów bezglutenowych było może 1-2, przy czym te chleby były okrutne w smaku. Po prostu były tak niedobre, że lepiej już było w ogóle pieczywa nie jeść. Mało było generalnie dostępnych rzeczy bezglutenowych, a teraz jest o tyle ciekawie, że pewna taka moda na różne diety, również na dietę bezglutenową, doprowadziła do tego, że tych produktów w sklepach jest naprawdę dużo, jest w czym wybierać i ta dieta jest dużo prostsza w utrzymywaniu, bo ci, co mają celiakię, wiedzą, że jeżeli nie utrzymuje się diety bezglutenowej, no to są bardzo poważne skutki dla zdrowia i czasami trudno jest dojść, co jest przyczyną jakiegoś pogorszenia stanu zdrowia, a tak naprawdę wystarczy po prostu utrzymywać dietę bezglutenową i to wychodzi na zdrowie. No i potrzeba matką wynalazków, dlatego wziął się właśnie bezglutenowy murzynek, którego Wam dzisiaj zaprezentuję. Nie wiem, czy on się uda, bo zawsze ciasto wychodzi inaczej generalnie, chociaż panie domu mają jakieś tam swoje magiczne sposoby, po prostu czarują piekarniki, żeby to ciasto się upiekło i ono tam się piecze i ono zawsze wychodzi. Może dzisiaj też tak będzie. A jak nie, to zjemy z zakalcem, ale nie podejrzewam. W każdym razie dieta bezglutenowa jest naprawdę... teraz jest w sumie dietą okej. Mam nadzieję, że powymieniamy się też jakimiś przepisami, na przykład bezglutenowymi. Nie, bo jeśli chodzi o pieczenie ciast, no to no nie powiem, jestem w tym dobra. Więc tutaj to się wszystko musi gotować. Z tego powstaje taka bardzo gorąca masa. Można przemieszać, żeby kakao się nie spaliło. I to się musi po prostu zagotować, zabulgotać tak mocno. Dobra, widzicie? Gotuje się. Trochę można przemieszać. Wyłączamy gaz i zostawiamy do ostygnięcia. Nie wiem, ile będzie z tego, zależy, gdzie to postawicie. Ale na pewno ostygnie, więc jak ostygnie, to pokażę Wam, co dalej. W ogóle kobiece wizyty u fryzjerek to jest coś niesamowitego. To jest skarbnica wiedzy, to jest po prostu spotkanie na ploteczki. Naprawdę można bardzo dużo się dowiedzieć o nastrojach społecznych w takich miejscach, gdzie kobiety mówią, jak przeżywają to, że jest pandemia, że są obostrzenia, że być może nie mają pracy, albo nie dostały się do lekarza, albo ktoś z ich bliskich zmarł, bo nie otrzymał na czas pomocy medycznej, bo takie przypadki po prostu są nagminne, niestety, w Polsce. I moja fryzjerka powiedziała, że jej salon nie jest objęty pomocą z tarczy PFR 2.0, dlatego że jej PKD po prostu nie ma w tym spisie, który gwarantuje otrzymanie jakichś rekompensat. A na przykład ta fryzjerka konkretnie, w ogóle cała branża
fryzjerska w związku z zamknięciem sal weselnych, w związku z zakazem organizowania imprez, zakaz organizowania imprez, zakaz organizowania chrzcin, komunii i tak dalej, wesel. Przecież branża fryzjerska straciła na tym, że nie było studniówek, nie było praktycznie w ogóle wesel. I jakby te rekompensaty już nie są zwracane. No, państwo stawia przedsiębiorców w takiej sytuacji, że macie sobie poradzić choćby nie wiem co. My wymyślamy takie przepisy prawne, a wy po prostu macie się do tego dostosować. Rozmawiałam z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw w jednym z moich ostatnich wywiadów na Świecie Rolnika. No jakby słowa rzecznika są bardzo niepokojące z uwagi na to, że może rzecznik no, nie tyle jest rozczarowany postawą Prawa i Sprawiedliwości wobec małych i średnich przedsiębiorstw, bo sam Adam Abramowicz wywodzi się z PiS-u, 10 lat był w partii, coś mi lata przed nosem, 10 lat był w partii, odszedł z niej, ponieważ pełni taką, a nie inną funkcję. Minister Adam Abramowicz zwrócił uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, mianowicie w związku z tym, że dwie tarcze antykryzysowe kosztowały budżet 180 miliardów złotych, dług każdego Polaka, od niemowlaka do emeryta, za te 180 miliardów złotych to jest blisko 5 tysięcy złotych. Adam Abramowicz powiedział, że jeżeli chcielibyśmy spłacić ten dług z samych tarcz antykryzysowych, ja nie mówię o deficycie budżetowym, ja mówię o samych tarczach antykryzysowych, gdybyśmy chcieli spłacić ten dług, każda rodzina czteroosobowa musiałaby od tak wyłożyć 20 tysięcy złotych, żeby ten dług przestał istnieć. Nie myśli się o tym, jakie będą konsekwencje takiego zadłużania państwa. Nie myśli się o tym, co się będzie za chwilę działo z przedsiębiorstwami i w zasadzie te decyzje o zamykaniu gospodarki no, są podejmowane na podstawie badań Instytutu Badań z dupy chyba. Po prostu jeżeli nasz rząd bazuje na magazynie wybitnym naukowym piśmie Nature, gdzie została zastosowana symulacja, jak koronawirus może rozprowadzać się po różne gałęzie gospodarki i tam rzeczywiście na podstawie jakichś danych wyszło, że restauracje mogą być tym rezerwuarem koronawirusa, ale to były przypuszczenia, a myśmy to potraktowali jako pewnik. W związku z tym no, nasz rząd bazuje na jakichś danych i tak naprawdę nie może w ogóle tych danych wyciągnąć z rządu. Jeżeli ktoś próbuje spytać o jakiekolwiek badania przeprowadzone na temat tego, jak koronawirus utrzymuje się, czy rozprowadza się po danej gałęzi gospodarki, to tych badań po prostu nie ma. Ja generalnie uważam, że kuchnia to jest najlepsze miejsce dla kobiety. To było kontrowersyjne, co powiedziałam. Sama jestem, no pewnie dlatego, że była u Korwina, to myśli, że kobiety powinny być sponiewierane. Nie, właśnie nie. Akurat dwa wątki. Korwin po pierwsze nauczył, albo inaczej, nie nauczył, pokazał, że mężczyźni mogą być szarmanccy, bo co by nie powiedzieć o prezesie Korwinnike, jest zawsze i był mężczyzną bardzo szarmanckim. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak, rzeczywiście uważam, że miejsce kobiety jest w kuchni. Ja na przykład w kuchni mojej czuję się najlepiej, w mojej kuchni stylizowanej na lata 90. w zasadzie ze wszystkimi elementami. Uwielbiam tutaj być, uwielbiam słuchać sobie muzyczki z lat 80. i 90. i 70. Gotować, piec, tutaj właśnie powstają największe rozkminy też i pomysły na wywiady. Tutaj powstają właśnie dania bezglutenowe, tu powstają pyszne obiadki dla mojej rodziny. A dobrze gotuje. Tutaj znowu samochwałka. Dobrze gotuje. Kobieta powinna dobrze gotować. Więc generalnie jakby to jest taka moja polityka od kuchni. No i skoro jestem już w tej kuchni i przychodzą mi do głowy różne rozkminy i słuchając sobie radyjka, pioseneczek fajnych właśnie z tych fajnych dekad, słuchając wiadomości, zbieram sobie pomysły na wywiady. Jednym z ostatnich wywiadów równie ciekawych, które przeprowadziłam, dotyczyły likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Rozmawiałam z panem Andrzejem Sadowskim, prezesem Centrum imienia Adama Smitha. Porozmawialiśmy sobie właśnie o tym, co będzie z systemem emerytalnym. Skąd nagle taka decyzja u Prawa i Sprawiedliwości, żeby wziąć po prostu środki z OFE, mimo że w 2013 roku właśnie to Prawo i Sprawiedliwość właśnie
krzyczało na Platformę Obywatelską, że to jest zamach na OFE, kiedy Platforma Obywatelska zabrała część pieniędzy i w ogóle część z tych pieniędzy poszła jakąś nie wiadomo jaką drogą. Pamiętacie wypowiedź pani Małgosi Kidawy-Błońskiej? Jak poszło wczoraj przelewanie 153 miliardów do ZUS-u? No nie wiem, jak poszło. W każdym razie nie było żadnych nieprawidłowości. To rzeczywiście wielki skok. Nie, to wielkie przedsięwzięcie i to musiało pójść bardzo sprawnie, bez żadnego błędu i to się udało. Porównując liczby, 153 miliardy przelane, dług publiczny spada o 134 miliardy. To gdzie są te, gdzie jest te 19 miliardów? Te pieniądze są trochę w jakiś... Nie jestem tutaj, ale najważniejsze, że... Słuchacze się niepokoją, gdzie nie, 19 pewno, miliardów zniknęło. Żadne pieniądze nie zniknęły i to nie, i te pieniądze są bezpieczne, bo to chciałam przypomnieć, tutaj wszystkich uspokoić, że tak naprawdę za emerytury, za wypłacalność emerytur nie odpowiadają żadne inne instytucje poza państwem. I to państwo gwarantuje, że wszyscy będziemy emerytury mieli wypłacane, tak jak na to się umówiliśmy. Ale nie umie pani wyjaśnić tej zagadki 153-134? Nie. Nie. Trzeba by się dowiedzieć. Żeby się nie okazało, że 19 miliardów wyparowało. Nie, to są na pewno jakieś kwoty, które wynikają z różnych takich działań. Nie chciałabym tutaj nikogo wprowadzać, bo... I w 2013 roku Prawo i Sprawiedliwość domagało się wręcz Trybunału Stanu dla polityków Platformy Obywatelskiej, którzy zajmowali połowę środków z OFE. Teraz Prawo i Sprawiedliwość robi dokładnie to samo, mówiąc, że to w końcu będą nasze prywatne środki. No to jakby są nasze prywatne środki, no bo... To są jakieś pieniądze wypracowane przez nas, te, które znalazły się w OFE również. I te prywatne środki będą do zagospodarowania wtedy, kiedy osiągniemy wiek emerytalny i kiedy będziemy mieli odpowiednią ilość lat przepracowanych. I tak będzie zarówno, jeżeli zdecydujemy się, aby nasze środki z otwartego funduszu emerytalnego przeszły na indywidualne konto emerytalne, bądź do ZUS-u. Różnica między tymi dwoma systemami jest taka, że kierując nasze pieniądze do ZUS-u, te pieniądze nigdy nie będą dziedziczone, więc nawet jak zgromadziliśmy jakiś fajny kapitał, który wyliczył nam tą stówkę emerytury po prostu miesięcznie, bo takie emerytury będą, ja nie wiem, jeżeli byłaby wprowadzona wysokość emerytury obywatelskiej, ja nie jestem, nie wiem po prostu na jakim poziomie ta emerytura mogłaby być, żeby nas jako społeczeństwo było stać na to, żeby pokryć obecne zobowiązania emerytalne. Bo musicie wiedzieć, że to co Wy wpłacacie w swoich składkach na ZUS absolutnie nie jest odkładane na Waszą emeryturę. Sam minister Horała powiedział, że nasze pieniądze w ZUS-ie są tylko teoretyczne i tak naprawdę jest to zapis księgowy, wobec czego nasze pieniądze idą po prostu na zaspokojenie obecnych zobowiązań emerytalnych i jeszcze dodatkowo tych pieniędzy jest tak mało, że właśnie trzeba robić takie sztuczki między innymi z OFE. Wobec czego, jeżeli przeniesiemy nasze środki finansowe z OFE do ZUS-u, no to te środki nie będą dziedziczone i w momencie wypłacania emerytury będziemy płacić podatek dochodowy 17 lub 32%, o ile kolejna władza nie podwyższy nagle tego podatku, bo tak, bo nie ma pieniędzy w budżecie. Wobec czego tak wygląda ZUS. Jeżeli przeniesiemy nasze środki z otwartego funduszu emerytalnego do IKE, no to te pieniądze już będą dziedziczone, ale rząd przy tej transakcji zabiera sobie 15% od wartości właśnie naszych środków przeniesionych w formie podatku. Ten ruch jest niczym innym jak szukaniem pieniędzy znowu w kieszeni podatników, bo po prostu pieniędzy w budżecie nie ma. Jest problem z dziurą budżetową, jest problem z dziurą w ZUS-ie, no nie ma pieniędzy na emerytury, 500+ nie zadziałało wcale prodemograficznie, niestety. No i mamy sytuację taką, że na przykład pan Andrzej Sadowski przytoczył raport Najwyższej Izby Kontroli z 2014 roku, kiedy Najwyższa Izba Kontroli wykazała w swoim raporcie, że polski system emerytalny załamie się do 2030 roku. I to były prognozy z 2014 roku, gdzie nikomu do głowy by nie przyszło, że przyjdzie pandemia, która zamknie totalnie całą gospodarkę. Po prostu każdy jeden możliwy państwowy system będzie zawalony. System emerytalny, system zdrowotny, to wszystko się wali i to się wali na naszych oczach. Przyszłość jest no niestety bardzo niebezpieczna i ja też dlatego tutaj zaprosiłam Was do mojej kuchni, żebyśmy sobie upiekli murzynka i żebyśmy zrobili coś lajtowego. No bo naprawdę, jeżeli rozmawiamy o tej bieżącej polityce, no to ciężko jest znaleźć coś takiego
pozytywnego, co dawałoby jakąś fajną nadzieję na przyszłość w tym kraju. I to jest przykre, to jest smutne, że nie ma żadnej fajnej perspektywy w naszym kraju. No ale niestety, no, wielu polityków... Pani Joanna Lichocka żąda, żeby nasi lekarze wrócili z Niemiec do Polski i leczyli tutaj. No, nie wrócą z Niemiec do Polski, dlatego że w Niemczech po prostu mają dużo lepsze warunki pracy, warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Generalnie z panem Andrzejem Sadowskim doszliśmy do wniosku, że no jakby wybitnie naiwnym jest ufanie, że osoby w moim wieku, a mam już 31 lat, wiem, że gdzieś tam wyszukujecie informacje, ile mam lat, tak, mam 31 lat, jestem cudowny rocznik 9.0, to jest po prostu najlepszy rocznik na świecie i nikt temu nie zaprzeczy, bo tak po prostu jest. Mam 31 lat i osoby, które są w moim wieku i wierzą w to, że mając umowę o pracę czy inne opodatkowane umowy, na razie tylko o dzieło, nie jest umową ozusowaną, ale już są zakusy na to, no bo po prostu pieniędzy brakuje. Nawet rolników chce się wyciągnąć z KRUS-u. Wyobraźcie sobie, że powstał projekt, to jest Ministerstwo Polityki Rodzinnej, coś tam, jakieś takie super ważne, jeszcze bardziej socjalne niż połowa ministerstw w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. W każdym razie w tym ministerstwie pojawił się projekt, słuchajcie, żeby rolników, którzy mają gospodarstwo rolne i prowadzą jakąś drobną działalność gospodarczą, typu, nie wiem, jakiś sklepik na wsi spożywczy albo coś tam, żeby zabrać ich z KRUS-u i wrzucić ich do ZUS-u. Więc sytuacja jest taka, że ludzie, którzy no, nie mają wysokich przychodów miesięcznych i obrotów też ze swojej działalności, będą zmuszeni do tego, żeby zamiast 700 zł na kwartał płacić prawie 1500 zł miesięcznie. To jest oczywiście 1500 zł teraz, bo nie wiadomo kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości czy inny rząd, który miałby, zwróćcie uwagę, inny zupełnie wątek, zwróćcie uwagę na to, że absolutnie nie ma żadnej alternatywy dla Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas mamy jakieś takie mrzonki, że no będą wcześniejsze wybory, bo Solidarna Polska nie może się dogadać z PiS-em, PiS nie może się dogadać z Solidarną Polską, Gowin nie może się dogadać z PiS-em, PiS nie może się dogadać z Gowinem, Gowin się nie dogaduje z Ziobrą i tak dalej, taki trójkącik bermudzki, pisowski. Mówi się o przyspieszonych wyborach. Może będą, może nie będą, ale teraz zwróćcie uwagę na to, jaka jest alternatywa. Absolutnie nie ma żadnej alternatywy wśród polityków. Mi oczywiście jest bliżej do pewnych wartości politycznych niektórych partii w Polsce. Zagmatwałam to, nie, ale jestem dziennikarzem i muszę być niezależna i taka jestem. Wobec czego, politycznie, wobec czego nie ma absolutnie żadnej alternatywy wśród polityków, którzy teraz są blisko wejścia do Sejmu potencjalnie, no i ewentualnie zrzucenia PiS-u z rowerka, bo uwierzcie mi, ale nie wiem, chyba nawet byłabym skłonna się założyć, że PiS nie wygra kolejnej kadencji. Nie będzie miał większości w Sejmie ani w Senacie, niestety, ale to jest przez ich własną głupotę. Ja cały czas mówię, gdyby Prawo i Sprawiedliwość prowadziło racjonalną politykę gospodarczą, również w czasie pandemii, bo ta polityka absolutnie nie jest racjonalna. Łukasz Warzecha ostatnio sprawdził informacje i wyobraźcie sobie, że w ciągu roku trwania pandemii nasz rząd wydał 55 rozporządzeń, więc przeciętny Kowalski, żeby połapać się w tych wszystkich dokumentach, w tym co wolno, czego nie wolno, od której wolno, od której nie wolno, gdzie ci wolno iść, gdzie ci nie wolno iść, co masz nosić na twarzy, czego masz nie nosić na twarzy, super testy w ogóle lekarzy. Nie wiem, czy widzieliście film, jak nie widzieliście, to właśnie go teraz zobaczycie. Słuchajcie, gościu genialnie po prostu robi testy na maseczki. Generalnie jest tak, że weszło rozporządzenie, że teraz to już absolutnie przyłbice nie. Przyłbice są po prostu, przyłbice to są po prostu siewcy wirusa. Jak po prostu jesteś w przyłbicy i rozmawiasz, to po prostu ten wirus aż po prostu na pół metra się rozprzestrzenia, jak nie więcej. W każdym razie. Przyłbice nie, szaliki nie, tylko maseczki chirurgiczne. I staje gościu, lekarz, doradca premiera w zakresie medycyny i walki z pandemią. Robi test, psika aerozolem w przyłbice, no roznosi się. Psika w maseczkę, ale psika tak totalnie z odległości pół metra. No rzeczywiście, no jak psiknie się aerozol na pół metra bez żadnej przeszkody na wietrze, no to logiczne, że on się rozniesie. Wobec tego przyłbice nie, maseczki nie. I wyobraźcie sobie, że koleś bierze przyłbice, aerozol, psika z odległości pół metra, bo musi udowodnić, że przyłbice są po prostu do dupy i robi coś takiego.
to zwróćcie Państwo uwagę, że część zostaje, ale ten bioreazol też się przenosi wszędzie. Teraz mamy maseczkę chirurgiczną i tu jest, od takich maseczek chirurgicznych zaczynają się profesjonalne środki ochrony. Ja wiem, że trudno w tym biegać. Wiem, ale dlatego biegajmy lepiej w parku czy w lesie. Jeżeli jest taka maseczka, to proszę zobaczyć, jak mało przedostaje się tego bioaerozolu. Magia, po prostu maseczki działają. I to ma być przekaz, który ma przekonać ludzi do tego, że obecna decyzja rządu w sprawie maseczek ma jakikolwiek sens. Co się stało, że po roku czasu rząd się zorientował, że nagle przyłbice nie? Dla mnie to jest pytanie po prostu tygodnia. Jakich tam po prostu, jakie tam fantastyczne, po prostu przegenialne umysły pracują w tym rządzie, które po prostu wiedzą, że teraz już przyłbica nie działa, teraz już tylko maseczka chirurgiczna uchroni nas po prostu przed 58. falą pandemii. A jak ktoś już na tym przestanie zarabiać, to się wymyśli coś innego, co ma po prostu zasłaniać twarz, no bo ktoś musi mieć pieniądze, nie? No i widzicie, miałam nie rozmawiać o polityce, ale się nie da nie rozmawiać o polityce. Po prostu dzieje się tak dużo. Polska to jest kraj gównoburz. Codziennie w Polsce wybucha jakaś gównoburza, codziennie politycy po prostu kłócą się między sobą o jakieś duperele. Czy ten powiedział to, czy ten powiedział tamto, czy ten na mównicy zrobił to, czy ten zrobił tamto, a ten to jest taki, a ten to jest sraki, zapomniał wuj, jak cielęciem był. Wszyscy po prostu oni są tacy sami. I generalnie wciągają nas w te swoje wojenki, żeby nas otumanić, odwrócić naszą uwagę od istotnych spraw, no bo mało kto już się łapie w tym, jakie zmiany w prawie wchodzą, bo tego jest tak dużo, Polska jest po prostu gigantem biurokratycznym. No jest w Polsce bardzo ciężko przejść przez te wszystkie procedury administracyjne w zasadzie, które są związane ze wszystkim. I miałam znowu nie rozmawiać o polityce, a znowu weszłam w jakąś rozkminę, a koniec, nie, dzisiaj luzujemy, pieczemy murzynka. Murzynek się studzi, za chwilę będzie, jak tylko się wystudzi, to go dorobimy. I teraz generalnie zastanawiam się, czy ja mogę tak cały czas powszechnie używać słowa murzynek w odniesieniu do mojego ciasta czekoladowego, czy nie mogę tego robić, czy mówiąc słowo murzynek już tworzę mowę nienawiści, czy jeszcze nie, więc nie wiem, może to będzie ciasto pigmentododatnie, albo nie, zostaniemy przy murzynku. Ciasto murzynek było zawsze, nie będę jakoś, żadne ciasto pigmentododatnie, murzynek z czekoladą i orzechami. To jest ten moment, kiedy ustawiamy piekarnik. Ja mam piekarnik gazowy, więc ustawiamy go na temperaturę między 1 a 2. Nie wiem, jaka to jest temperatura do tej pory, bo ja po prostu biorę to generalnie na wyczucie. No ale tak, żeby nie była taka za wysoka. 100, powiedzmy 60, 170 stopni. Max 180, żeby on sobie doszedł powoli i żeby się nie zjarał. W piekarnikach gazowych problemem jest to, że się bardzo często ciasta jarają od spodu, więc zabezpieczenie w postaci dwóch blaszek. Ostygnięta masa czekoladowa. Do tej masy czekoladowej 4 żółteczka od wiejskiej kurki. Zawsze starajcie się wybierać produkty najlepszej jakości, jakiej kupujecie jajka, bo po prostu kupujcie jajka wiejskie od ludzi, którzy mieszkają na swoich gospodarstwach i po prostu te jajka są droższe, ale są znacznie lepsze. 200 g mąki kokosowej. Nie dajemy dużo mąki kokosowej do całego ciasta, dlatego że mąka kokosowa powoduje, że bardzo szybko jest wchłaniana wilgoć z ciasta, a murzynek musi być wilgotny. Po prostu dajemy 200 g mąki kokosowej. Jeżeli się uprzecie, że chcecie tą wersję zrobić w wersji klasycznej ze zwykłą mąką, no to weźcie po prostu szklankę mąki tortowej i przesypcie przez sitko. Stuku, stuku, stuku. 5 godzin później. Więc mamy tutaj garczek, mamy masę czekoladową, 4 żółtka i 200 g mąki kokosowej, która jest w 100% właśnie bezglutenowa. Ja generalnie do wszystkiego dolewam wanilię, więc wanilia to jest po prostu mój ulubiony smak, także nawet do murzynka na mące kokosowej, który będzie miał aromat kokosa, bo jest na mące kokosowej, dodaję troszeczkę wanilii. I to sobie zostawiamy. I w tym momencie musimy ubić białka z 4 jajka, czyli oddzielamy białko od żółtek, białka do zupełnie innej miski,
troszeczkę soli. Tak się ubija jajka. I teraz test, którego każdy z nas zawsze się bał. Dobrze ubite. Dobra, i teraz miksujemy to, co jest tu. Delikatnie, bo to się lubi rozbryzgiwać. Nie polecam oblizywać tych, nie wiem, co to jest, fragmentów miksera. Mówiłam, chujowa pani domu. No, nie oblizujcie. Dobra, teraz mamy taką sytuację, że już jesteśmy prawie na wykończeniu murzynka. Prawie wykończamy murzynka. Drewniana łopateczka. Proszę bardzo. Troszkę piany. Delikatnymi, okrężnymi ruchami nabijamy powietrze do murzynka. Generalnie jakby sam fakt, że murzynek jest pieczony tylko i wyłącznie na mące kokosowej, bo dużo jest mąk bezglutenowych, to prawda. Natomiast no, bardzo często te mieszanki mączne dla bezglutenowców są po prostu no, nafaszerowane chemią, takimi spulchniaczami, no bo jednak coś musi sprawiać, żeby te mąki trzymały w kupie wszystko to, co mają trzymać w kupie. Bo to jest mąka, żeby na przykład zagęszczać różne rzeczy, tak jak teraz ciasto. No i właśnie w mące kokosowej tego nie ma, nie ma żadnych takich spulchniaczy, ja też tutaj nie daję żadnego proszku do pieczenia, to się ma generalnie unosić na samych białkach. I to jest sekret w zasadzie mojego murzynka, który mimo, że jest bezglutenowy, jest również puszysty. No i tak mieszam i mieszam. Widzimy, że białko całkowicie połączyło się z masą czekoladową, masą kakaową. No to przelewamy wszystko do brytwanki. Starajcie się jakoś tak w miarę równomiernie to rozłożyć, chociaż i tak pewnie klasycznie wyrośnie środek. No i niestety ciasta bezglutenowe mają to do siebie, że czasami po upieczeniu się po prostu zapadają. Ale no może też się nie zapadnie. Może ten będzie murzynkiem takim solidnym. Ja też nigdy nie mam tak, że jak na przykład piekę jakieś ciasto, to ono musi się po prostu perfekcyjnie udać. Bo jak się nie uda perfekcyjnie, to ja nie jestem perfekcyjną panią domu. Nie no, jak wyjdzie zakalec, no to po prostu trzeba będzie zjeść zakalca, no. Tyle. Pieczenie ciasta ma też sprawiać frajdę. Ja na przykład, dla mnie to jest największa ucieczka od wszelkiego, jakiegoś takich moich rozkmin czy problemów i tak dalej. Ja jak na przykład jestem zła, a kobiety mają to do siebie, że bywają złe. O wszystko. Taka nasza natura czasami. Więc kiedy jestem czasami zła, a to mi wystarczy, że ja się zamknę w kuchni, upiekę jakieś ciasto, podam do jedzenia i w zasadzie mi to w zupełności wystarczy. Brytwanka, ciasto i do piekarnika. Około 30 minut czekamy, aż ciasto się upiecze. Możecie je w trakcie nakłuć sprawdzić, czy jest już wykałaczka sucha. Jak będzie sucha, znaczy, że jest gotowe. Test drewnianego patyczka. Sprawdzamy. Jest suchy, więc wyłączamy piekarnik i zostawiamy go, niech sobie stygnie. Murzynek się studzi w piekarniku, w międzyczasie robimy polewę. Polewa będzie tak samo murzynkowa jak cały murzynek. To będzie ta sama masa czekoladowa, którą wykorzystaliśmy do przygotowania ciasta, czyli szklanka cukru, pół kostki margaryny albo pół kostki masła, 3 łyżki kakao, 4 łyżki wody. Doprowadzamy do wrzenia, to będzie nasza polewa, która jak już przestygnie, będzie super gęsta
i super pokryje naszego murzynka powłoką czekolady. Tu już mamy polewę. Gęsta polewa. Tutaj murzynek doszedł. Nie będę się bawiła w rękawiczki, bo to już nie jest gorące. Ta-ta-da-da, ta-ta-ta-ta. Proszę. Murzynek bezglutenowy. Freelancer na Twitterze pisze: Pani Ewo, bardzo fajnie to wyszło, trzymam kciuki, tylko te brzydkie słowa mi do Pani nie pasują. No okej, tylko że czasami po prostu nie da się inaczej skomentować tego, co nas otacza. No emocje są takie, jakie są, człowiek chciałby mieć cierpliwość, ale się po prostu nie da. A też no już nie cukrujmy sobie, że kobiety niby nie zemszczą, bo to nie jest prawda, kobiety klną jak szewc. Ale wracając do tweeta, PS, to co następne o Pani Mazurek, PS2. Żonie ten vlog się podobał. Cieszę się, że żona się, że żonie się ten vlog podobał, że żona zadowolona. Mam nadzieję, że ten vlog też jej się spodoba. A co do Pani Mazurek, przypomnijmy sobie to kultowe pytanie, które zadała mi na konferencji w Sejmie. Ustawa antyaborcyjna nie przeszła, ustawa chroniąca zwierzęta przejdzie? Kto powiedział, że nie przeszła? Nie ma takiej ustawy, proszę Pani, jeszcze w Sejmie. Była dyskutowana, została wycofana. No, ale to nie znaczy, że nie przeszło. Jak mam to skomentować? No skomentuję to w ten sposób, że po prostu taką politykę od lat ma Prawo i Sprawiedliwość. Gdzieś te wartości w partii nominalnie konserwatywnej są po prostu ewidentnie zaburzone. PiS no, nie jest partią prawicową, nie jest partią konserwatywną i Pani Mazurek tylko to potwierdziła, a ja osobiście myślałam, zadając jej to pytanie, że po prostu wypadnę przez te barierki sejmowe. Jeszcze TVP tak bezczelnie to zmontowało, że jakieś tam pioruny po prostu w jej oczy wstawić, że ona mnie tak poraziła tym swoim spojrzeniem. No nie, po prostu poraziła to się może swoją głupotą i głupotą swojego argumentu. Kobieta nie zna się na rolnictwie, a się wypowiada na ten temat. No i po prostu trafiłam kosa na kamień, to co mam powiedzieć. Tak prezentuje się bezglutenowy murzynek. On jest niższy niż jak byłby pieczony na zwykłej mące z dodatkiem jakichś tam ulepszaczy i spulchniaczy. Tak wychodzi, jak jest bezglutenowy. Bierzemy teraz polewę, żeby nasz murzynek był jeszcze bardziej ciemny, w sensie jeszcze bardziej czekoladowy. I zaczynamy. Więcej czekolady. Generalnie zawsze polewam czekoladą tego murzynka w brytwance, żeby ta czekolada właśnie nie spłynęła, ale z uwagi na potrzeby materiału wideo wyjęłam go z brytwanki i go polewam. W każdym razie jest cały w czekoladzie. Można teraz troszeczkę wiórkami czekolady kokosowymi posypać, żeby był jakiś akcent biały na murzynku. I tak oto prezentuje się nasz murzynek. Teraz będzie wiekopom na chwilę. Czarne ciasto, czarny nóż. Jestem leworęczna, więc muszę ukroić tak trochę o, z tej strony powiedzmy. Tak się prezentuje ciasto w środku. Nie ma zakalca. Jest czekoladowe, bardzo czekoladowe, puszyste, no przede wszystkim bezglutenowe. Obiecałam, to upiekliśmy razem murzynka. Jeżeli podobają Wam się filmy na moim kanale i jesteście ciekawi tego, co zaprezentuję w następnym odcinku, bo jest pewien ciekawy plan, no to obserwujcie mój kanał, subskrybujcie, śledźcie, podawajcie dalej, komentujcie, pytajcie. Na wszystko postaram się odpowiedzieć już w następnym odcinku i widzimy się za tydzień. A ja kończę z murzynkiem.